Siemano, gamerzy, co tam? Dzisiaj jest dzień sobotni, jest dzień sobota, 16 marca. Jak to nagrywam, jest godzina 14:50, czyli mam niecałą, no teoretycznie ponad godzinę na nagranie tego filmu i wrzucenie go czasowo, aczkolwiek no trzeba jeszcze zrobić miniaturkę, wrzucić go, kliknąć wstaw i takie tam. I co? I dzisiaj zagramy może... Kurczę, nie chcę grać Lilith, ale na niej mamy najmniej. Ostatnio robiliśmy... No i mamy już Polaroida i mamy... Jak się nazywa to drugie? Negatyw. Moglibyśmy pójść właśnie na coś takiego. Ostatnio graliśmy Edenem i poszliśmy na Delirium. Wyszło nam. To weźmy może... A może Isaaca dzisiaj? Weźmy Isaaca. I pójdźmy na albo właśnie The Lamp, albo jakiegoś szatana. Teraz można tego mega szatana. Po Isaacu można iść na co? Też chyba na szatana. No, zróbmy tak, że pójdźmy na szatana i dalej na to, co jest po szatanie. Tak zrobimy. Dzisiaj mam kilka rzeczy do powiedzenia, mniej lub bardziej ciekawych. Jedną z tych rzeczy jest to, że siedzę w kapturze. To dlatego, że jestem dresem JP i nienawidzę policji. A prawda jest taka, że nie ogoliłem głowy, wyglądam trochę jak Menel i mi się nie chce tego robić. Dlatego siedzę w kapturze i się nie pokazuję. Inna kwestia. O, te w ogóle te kamienne tutaj grubaski, one chyba nie robią damage, tylko odpychają. Bo wcześniej myślałem, że robią, ale jeden run grałem i nic mi nie zrobiły. One chyba działają tylko po to, żeby no spychać nas na wrogów, albo nie wiem. Albo nie wiem, może za słabo mnie dotknęły, nie mam pojęcia. Szczerze mówiąc. Inna rzecz, byłem dzisiaj w sklepie. Pieniążek. W sklepie również jestem w Isaacu. Trochę kaszlę, bo no, jak oglądacie na bieżąco, no to wiecie, że jestem odrobinę chory. Już mi lepiej, szczególnie z katarem. Natomiast mam trochę suche gardło. No i jak się tak gada, to raz na jakiś czas po prostu sobie pewnie zakaszlę. Aczkolwiek, co się dzisiaj wydarzyło, jak poszedłem do sklepu? Nic ciekawego się nie wydarzyło. Pani w sklepie mnie chyba nie lubi. Ona się jakoś nie odzywała za specjalnie. Przepraszam panią w sklepie za coś, co najwyraźniej zrobiłem, żeby się do niej nie odzywała. A inna rzecz... to jak wracałem, to wyciągałem telefon z kieszeni i mi wypadł. I... tyle razy, co mi upadł ten telefon. I upadł mi, nie wiem, szybko, po prostu na beton. I się to działo tyle razy. To... upadł mi, kurczę, jakoś tak najwyraźniej rogiem i właśnie... nie wiem, czy to na beton, czy na jakiś taki, wiecie, chodnik, no bo to tak czy siak, na twardą powierzchnię, bo to był jakby parking. I takie no wejście do sklepu. I przy rogu mi tak nadpękł. Delikatnie bardzo, tego nawet prawie nie widać, no tylko to miejsce, gdzie tam jest uderzone, to jest takie delikatnie pokruszone. Ale no... jak na osobę, która dba o takie rzeczy, i takie rzeczy się raczej nie dzieją mi, to na taki głupi przypadek, bo to też nie tak, że wiecie, no niektórzy to rzucają tymi telefonami, nie wiem, chodzą na imprezy, nie wiem, rzucają i mi kurczę się wyślizgnął z ręki dosłownie, jak przy wyciąganiu. No i taki niezdarny byłem i mi nadpękł. Koniec historii, mam nadpęknięty telefon, nie za bardzo go pokażę, bo to też w kamerce to będzie gówno widać. A kwestia też jest taka, że... też bym musiał złapać ostrość. Ja mam ostrość w kamerce ustawioną... taką stałą, żeby ona była złapana na mnie mniej więcej. Bo autofokus w tej kamerce jest okropny. Okropny. I strasznie tak skacze i... ała. I mam wyłączony autofokus, żeby tego nie robił.
W ogóle kamerki internetowe są do dupy i no nie wiem, ludzie jak mają ładny obraz w filmikach czy gdzieś tam, nie wiem, na streamach, to mają po prostu aparaty, kamery jakieś drogie, nie? I jakiś capture card. No i to jest spoko opcja, tylko no aparaty kosztują po parę tysięcy na przykład, albo no jakieś używane to się zaczynają pewnie od 1000, takie rozsądne. No i to są drogie sprzęty. A z kamerkami internetowymi jest tak, że możesz dać parę stów za kamerkę i ona wygląda tak jak ta moja. I to ona nie wygląda aż tak dobrze. nie ma jakby kamer, które są na USB czy jakieś zasilanie nawet i żeby wyglądały w porządku. Patrząc na to, ile osób nagrywa, ile jest streamerów, jakichś youtuberów i tak dalej, to jest dziwne, że ten biznes jest tak bardzo nierozkręcony. Jest kilka kamerek. Ja wiem, że na przykład jedna taka firma, jakaś konkurencja GoPro czy coś, oni po prostu wzięli swoją kamerę, położyli ją na takim tym i masz po prostu to jako kamerkę internetową, po prostu po USB i to działa i wygląda dobrze, tylko że ta kamera kosztuje więcej niż powinna. No i nadal to jest tylko kamerka internetowa. Jaka firma to zrobiła? Kurczę pieczone. Chyba Insta 360. Znaczy nie wiem, czy to tak się nazywa. Może ta firma się po prostu nazywa Insta albo tam coś. Bo oni robią ogólnie też kamery 360. No i właśnie pod nazwą Insta 360. W ogóle kamery 360 to jest bardzo, bardzo, bardzo coś fajnego. I chciałbym kiedyś mieć taką. Wiecie, jak ja się świetnie bawię używając GoPro na przykład, które mam. To chyba bym wziął, tylko że muszę mieć pieniądze. No ale to wszystko kosztuje pieniądze i często kosztuje duże pieniądze. I często kosztuje pieniądze nie tyle, co bym chciał wydawać, albo wprost po prostu można powiedzieć, że to są pieniądze niewspółmierne do tego, co się dostaje. I no nie wiem, nie chciałbym wydawać paru tysięcy na przykład na kamerkę internetową albo jakiś śmieszny sprzęcik. Bo jakbym miał parę tysięcy na zbyciu, to bym po prostu kupił sobie na przykład po prostu aparat dobry. No nie. Aczkolwiek jeżeli ktoś z Insta360 albo z jakiegoś obsbota, bo oni też robią kamerki, to słyszy, to ja chętnie przyjmę kamerkę internetową fajną. Albo nie wiem. Albo w ogóle kamery, wszystkie sprzęt wideo. Dziękuję, pozdrawiam. Czy są jeszcze jakieś historie na dzisiaj? A właśnie, bo mówiłem o tym sklepie, to mogę powiedzieć, jejku, ale dostaję na dziurę. Mógłbym powiedzieć, po co poszedłem w ogóle do sklepu. Poszedłem do sklepu po iced tea, bo nie wiem, czy wiecie, ale w Dino jest taki iced tea. Mogę później na koniec odcinka, o ile będę pamiętał, pokazać, bo teraz mi się nie chce. Jest iced tea takie dość duże, on ma, nie wiem, z 1,5 litra, 2? Ciężko mi powiedzieć, nie chcę też zgadywać. I kosztuje chyba 3 coś. To jest bardzo mała cena, w sensie bardzo niska. Patrząc na to, ile teraz kosztują rzeczy. Mogłem w sumie to przerolować, bo to nie jest aż takie silne. Zapomniałem, że mam przerolkę. No i no fajne iced tea za 3 złote. Bo teraz słodki napój kupić za, nie wiem, mniej niż 6 złotych. Gdzie 6 złotych to i tak jest dobra cena. No. Ile kosztuje teraz cola? Nie wiem, jak chcesz kupić 2 litry coli, czy nawet, nie wiem, 1,5, to musisz pewnie zapłacić z 8 zł, albo więcej. Zależy też gdzie, bo w jakiejś żabce to pewnie zdychę. Albo jeszcze, albo po prostu kupisz tylko mniejsze. Wybaczcie mi moje kaszlenie. Mam nadzieję, że wam to zbytnio nie będę przeszkadzać. Mi nie przeszkadza, ja się czuję w porządku. Ale robię damage, o co chodzi? To ta pijawka tak uderzyła? Bardzo silne to było. Little Steven. Fajnie. I wezmę sobie Little Stevena. Psychic Friend. On strzela chyba takimi... A nie, one nie przenikają. Ale chyba są namierzające jakieś. 15 coinów nie mam. I teraz... No jest to kartka z krwią. Czy to jest pakt? Tak, damage tiersy. No to dobrze myślałem. Nie wiem, naprawdę tych itemów jest tyle i one wszystkie wyglądają podobnie dla mnie. Ale dobra, no śmiesznie wyglądamy trochę. Szczególnie z tym ziutkiem, co lata obok nas. Mamy matching skiny. A ręka, co na ręce? 3 skrzynki. No to... Ała.
Z moim szczęściem pewnie będą same bomby. Ale fajnie by było dostać... no nie. Fajnie by było dostać jakiś item Gapiego. Albo się tepnąć na szatana może. W sensie na Devil Room. Myk. Okej. Może być. Backstab jest w porządku. Ziutek jest w porządku, bo mamy już jednego. Więc fajnie. Czy ja tu mogę użyć rolki? Mogę. Tylko, że no nic mi to nie daje. No to tak z nadzieją rzuciłem trochę, że dostanę, że dostanę pelerynkę. Ale nic z tych rzeczy. No teraz muszę uważać, mając tyle HP. Ale zobaczymy, zobaczymy. Myślę, że sobie poradzę. Gramy Isaaciem. I szatana Isaaca mamy zrobionego. Boss Rush nie jest zrobiony. No ale to na Boss Rusha to chyba już nie zdążę, patrząc na to, jak ja się nie śpieszę. Hasha mamy, Delirium nie ma. Więc no albo Delirium to jest jakaś opcja. Albo jakieś te rzeczy takie post-szatanowe, post-Isaacowe. Ale to zobaczymy, zobaczymy. Chociaż kurczę, jakbym chciał iść na Mega Szatana, to bym musiał zabijać aniołki, a ja chodzę na Devil Roomy. Ajajaj. To muszę tego. To muszę przestać. Lol, po prostu przestań. Tak zamierzam zrobić, no. Chyba nie można inaczej Angelów... Znaczy można w Sacrifice Roomie, okej. To jest chyba fajne. To chyba tak odbija... Chociaż... to chyba odbijało przeciwników, czy to było coś innego? Też jest coś takiego, że się pluje zębami, ale to... Nie wiem, czy to to. A że nie jestem pewien, to rolne i zobaczymy. To jest Gish. Czy to jest Familar? No to jest oszukany Familar najwyraźniej. Jak mam już czterech? Czemu to nie jest Conjoined? Ajdź. Bateria. To jest bateria, która daje nam juice w momencie, kiedy uderzamy. Tylko, że no... Właśnie, bo ja po takim pokoju to mniej zyskuję niż bez tej baterii. Ale na większe pokoje albo na bossów to jest bardzo fajne. Także... No jest to przedmiot typu... Różnie może z tym być, ale myślę, że overall to będzie spoko. Pytanie, czy to liczy tylko na przykład mój damage, taki zadany Tyrysami, czy tych moich ziutków też. Bo jeżeli tylko mój, no to trochę tak, no trzeba uważać z tym. To wcale nie oddaje wtedy. Okej. Spoko. I mamy wieszaczek. I chyba tyle. Nie będę się jakoś zastanawiał. Może jednak zdążę na ten boss rush, kto wie. Jakbym zdążył na boss rush, no to chociaż jedno bym zrobił, nie? A tak się boję, że... No jak nie dostanę tych aniołków, albo coś tam... No to. Okej, tu mamy... Co to są? Nietoperze. Zapomniałem słowa. Nietoperze. Widzieliście jakieś nietoperza w prawdziwym życiu? Mam wrażenie, że dużo osób nigdy nie widziało nietoperza. Ja, no nie wiem. Nie wiem, czy widziałem tak z bliska jakoś bardzo, nie? No bo to też takie zwierzę, że raczej rzadko się widzi. A i też nie z bliska, tylko gdzieś na przykład przeleci albo coś. Ale to są normalnie zwierzęta, które jakby istnieją. Gdzieś, nie wiem, siedzą na strychach albo coś. Też nie wiem, na przykład w lasach, jak to wygląda. Czy nietoperze są często. Bo to takie zwierzęta nocne, to się raczej ich nie widzi za dnia. Ale no, mam wrażenie, że widziałem nietoperza co najmniej raz w życiu. Powiedziałbym nawet, że kilka. Takie głupie, śmieszne. Czy ja dostałem kolejnego siódka? Nie, co to było? Jakiś robak. Nie wiem, co to było w takim razie. Mogłem to zrolować. Zapominam trochę o tym rolowaniu. A i za... O! Myślałem, że to pusty room. Ale się myliłem. Okej, tutaj... O nie, nie mam kluczy. Mogę zrobić... Tak o.
Aj, karamba. Aj, karamba! Dobra, odpuszczam. No nieźle. No nie było to zagranie roku, szczerze mówiąc. Mogę trochę na maszynie pograć. Też klucze mogą wypaść chyba, nie? Najgorsze jest to, że to zabiera dużo czasu. Ale no niekoniecznie można... Można niczego nie dostać z tego. O. Dobra. Przynajmniej trochę pieniędzy się zwróciło, jak to zniszczyłem. No i tak się żyje. Takie jakoś przemyślenia trochę miałem ostatnio. Bo w sensie odnośnie YouTube'a i nie tylko ogólnie tworzenia rzeczy. To też nie są jakieś nowe przemyślenia, ale coraz bardziej to widzę i coraz bardziej mam wrażenie, że no więcej osób tak robi albo trzeba tak robić. Bo to, że narzekam na filmiki na YouTubie, ogólnie na YouTube i Twitcha i rzeczy, to nic nowego, nie? Ale... Nie wiem, im więcej widzę takiego kontentu, że turbo jakieś clickbaity, jakieś kolorowe miniaturki, te zielone, świecące koszulki, filmy po prostu jakieś takie turbo szybkie. I też gdzieś tam, wiecie, ja eksperymentuję trochę z kontentem, trochę staram się też to robić tak, żeby to było atrakcyjne dla widzów, dla wszystkich, dla nowych, dla starych. W sensie dla starych nie wiekiem, tylko po prostu takich już, których mam i takich, którzy dopiero przyjdą na mój kanał. Na Devil Room nie idę, bo... No bo wiadomo. I nie wiem. I tak czuję, że... że aż... No ja zawsze wychodziłem z takiego przekonania, że... Dobre treści się obronią, nie? I to też nie mówię w taki sposób, że kurczę, ale ja robię quality filmy i one się nie klikają. Tylko... Ja mało widzę dobrego kontentu, takiego, którego ja bym osobiście uważał za dobry. Coraz więcej takiego brain rotu typowego. I nawet jak ktoś robi ciekawszy content, to i tak się bardzo musi dostosowywać. I wiecie, to nawet nie jest tak, że nie wiem, można robić treści, jakie się chce, ale trochę trzeba brać pod uwagę, jakby no wiadomo, widownię. Tylko, że już nawet nie da się robić rzeczy, które się chce, tylko trzeba jakoś tak robić wszystko. Oj, mogę umrzeć zaraz. Albo nie. No nie wiem, jakoś się nie potrafię w tym odnaleźć. Chyba taki jest werdykt. Że czuję, że mógłbym robić wyświetlenia, no bo nie jestem głupi, nie jestem jakiś niedoświadczony, jeżeli chodzi o robienie filmików. Ale czuję, że kompletnie bym musiał robić coś, czego nie chcę. I no... Czym wtedy się różni to od jakiejś najzwyklejszej pracy? Może zarobkami potencjalnymi, ale... Ale no... No nie wiem. Nie po to chcę robić YouTube. Nie po to chcę robić YouTube, żeby to była dla mnie taka typowa praca, gdzie idę, nienawidzę jej i tego, nie? No to jest bez sensu. Znaczy to też, tak powiedziałem, typowa praca. To nie jest tak, że typowa praca to jest taka, której nienawidzisz i po prostu idziesz odbębnić w nienawiści do całego świata te 8 godzin i wiesz, nie? Tylko żeby przeżyć. No ale właśnie. Po co mam robić coś, co no, teoretycznie lubię, jeżeli chodzi o tworzenie treści, czy gdzieś tam nagrywanie filmików i tak dalej, jeżeli miałbym tego nie lubić. Szkoda. Także... No... Na przykład ten filmik, co ostatni zrobiłem, mi się bardzo podoba, uważam, że jest fajny. No i też jakoś tak się nie klika za specjalnie. Czego bym ostatnio nie wrzucił, to raczej gorzej niż lepiej. Tutaj trochę... Ale ja mam dużo familiarów. Czego bym nie wrzucił, to tak raczej to...
No nie najlepiej. Co to jest? Jest jakieś dwie bomby? Nie rozumiem. Zobaczymy. No mam jeszcze parę pomysłów na trochę inny content, taki co gdzieś tam myślę, tylko że wiecie, z jednej strony jak sobie człowiek pomyśli, hej, wow, ale mam pomysł na content, to jest totalnie rzecz, której nikt nie robi, będę się wyróżniał, super pomysł. Tylko że później trzeba sobie zdać sprawę, że dlaczego ktoś nie robi takiego contentu. Niekoniecznie powodem musi być to, że nie umie, albo że nie chce, czy coś tam. Tylko, że po prostu on się nie sprawdza. Więc no, kolejny raz jest coś takiego, że to już z góry się wydaje przegrane. Ale zobaczymy, no. Zobaczymy. Także hej, subskrybujcie Kasaczek główne konto. Subskrybujcie Kasaczek Gaming i Kasaczek drugie konto. Może coś wymyślę. A jak nie, to trudno. Cykam się trochę, że ja zrobię ten run i niczego nowego nie odblokuję. Znaczy no, w najgorszym wypadku mogę chyba pójść na The Lamp, prawda? Bo to wystarczy pójść po szatanie. Ojejku. Dobra, na spokojnie to zrobię, bo nie chcę tutaj odwalić maniany. I tak już prawie wszedł. To była najgorsza rzecz, jaka się mogła wydarzyć. Znaczy, mogłem temu zapobiec, gdybym po prostu skrzynię otworzył, jak te kolce się chowały. To mógłbym uciec. Ale no nie pomyślałem, że wypadną z niego, że wypadnie z niej bomba. Więc no, nie wiem, czy skill issue, czy po prostu unlucky. Ale no nie wziąłem tego pod uwagę, szczerze mówiąc. No trudno. Spróbuję tutaj czaszki poniszczyć. Z czaszek potrafi wypaść serduszko, ale no nie tym razem. I boss. Adversary. Nie wiem co znaczy. Po polsku trzeba. To jest ten, co brimstone'uje? Chyba tak. No właśnie. Bardzo niefajny. Na szczęście dość szybko biegam, więc jakoś mogę tego uniknąć. Ale no, niefajny boss. To jest chyba mimik. Peel. Nie podoba mi się ten przedmiot. No i mamy zapałki. To daje serduszka, daje dużo bomb. I chyba powinno też dać zapałkę? Czy to nie to? Nie wiem. Zapałka też była wcześniej. I nawet nie wiem, co ona robi. Zapałka chyba coś tam zwiększa szanse na bomby, może? Może? Może nie? Mógłbym też z matki uciec, żeby pójść... Co jest mauzoleum? I z mauzoleum się idzie chyba na... Tam, gdzie się odblokowuje tainted postacie? Już nie jestem pewien. Okej, no boss rush nam właśnie... Właśnie przegapiliśmy boss rush. Tu jest szansa, że on dropnie jakiś HP up, może go nakarmię. Dokładnie tak. Ale, szczerze mówiąc, ja bym nakarmił tego biedaczka. On mi debatę... To mi nie dało nic. Jesteś jakiś upośledzony? Chciałem naładować i to rolnąć, ale szczerze mówiąc to... No dobra. Może być. Nie wiem, czy to przez tą baterię? Czy przez coś innego? Def. Nuda, nic z tych czaszek nie leci. Fajny jest ten pierdzący. O, Ice Ice Baby. Fajny jest ten pierdzący, bo on... no gdyby nie on, to pewnie już nieraz bym na mordę dostał. No gdybym znalazł kartę, która mówi, hej, wytepaj się stąd, no to może bym poszedł na to mauzoleum nawet. O, a to jest jakieś pierdzenie chyba, nie? No bo to jakaś taka fasolka. To słabe.
ta bateria chyba w moim wypadku to nie był dobry pomysł. Tak sobie się to sprawdza. No to jest fajne na bossach i jak ma się item, który chce się dużo razy klikać. Kamień z X-em. Znaczy czaszka z X-em. I co to robi? The Fool. Ktoś chyba mi mówił ostatnio, że jak jest czaszka z X-em, to tam zawsze wypada właśnie karta, która cię wytepowuje. Tak, tak słyszałem. Ile w tym prawdy? Nie wiem. Telepilsy też są ok. I tam były drugie na pewno. Dobra, fajnie było nabić itemek baterią. Mogę zobaczyć, czy te familary mi nabijają baterię. Nie, chyba... A nie, nabijają. Chyba tak. Bo coś tam rosło. Strasznie mam dużo siana. Zazwyczaj w tym Isaacu to mi brakuje pieniążków. A kurczę... W tym ranie to tak... W ogóle. A sklepów też za bardzo już nie... Nie potrzebuję i nie widzę. Znaczy nie potrzebuję. Potrzebować zawsze mogę potrzebować, ale... Ale ich nie ma po prostu. Później. Jedyne co to, no nie wiem, maszyny. Biedaczki. Albo... Jak się... Jakimś cudem... No nie mogłem przejść. Czemu ta krew tak długo wysycha? Strasznie ten... Co to jest, Game Boy? Ała. Game Kid. Temporary Pac-Man. To gówniane akurat. Wszedłem na kolce jeszcze jak głupek straszny. Albo no... Tego. To co zmienia... Pieniążki na damage też jest. Ale to... No ten przedmiot to trzeba gdzieś znaleźć. A to raczej taki... Devil Deal. Itemek. Tu może trochę naładuję, bo jest dużo wrogów. Ale mam wrażenie, że to wolniej działa. Że ja po prostu bym... Co ja zrobiłem? Okej. No dobra. Mam wrażenie, że lepiej by mi... To na wszystko to działa? To chyba działa, jak się podnosi rzeczy? Nie wiem sam. Właśnie sobie pilsa. Gówno. I sobie baterię kupię, bo tanio. Ja mam wrażenie, że clearując taki room, no to bym dostał dwa paski. A z tego bicia to dostaję nic. Mega to słabo działa, ta bateria. Aha. Czemu takie gówno itemy dostaję? Czemu? Czy mogę iść na arenę? Nie mogę. Tu była karta. O nie, ją na rogu zostawiłem. No nieźle. Dobra. Jejku. Co za pokój w ogóle jakiś opętany. Chodźmy na tego bossa. Albo zanim na bossa, to jeszcze tam na dół. Coś zawsze może być, nie? Gówno. Wow. Długo się nie wynurzały te glizdy. Myślałem, że nic już nie ma. To jeszcze nie jest matka, prawda? Jednak jest. Oczywiście, że jest. Przecież były te drzwi z Polaroidem. Czy tam negatywem. Ja się boję trochę tego pokoju, tego mauzoleum, czy co tam jest. To jest trudny, trudne piętro. Isaac. Ojejku, czemu tyle tego respi? Uspokój się. No jakiegoś tutaj szalonego damage'u to ja nie reprezentuję. Ale... No fajne jest to conjoint na pewno, to jest jedna z moich... ulubionych transformacji. Szczególnie, że jest łatwa do zrobienia zazwyczaj. No i co? No jakoś se radzę, ale trzeba uważać. Okej. Czy ja mogę przerolować Polaroida? To było mega śmieszne. Dobra, to uciekamy stąd. Idziemy tutaj.
Tutaj trochę nie pamiętam, co trzeba robić. Trzeba coś ten podnieść, coś ten. Pamiętam, że jak się szło... Oj. Wow! Jak się szło... Gdzie się szło? Jak się szło... na tą dogmę, czy coś tam, a nie wiem, czy to nie jest po tym właśnie, to trzeba było gdzieś zostawić... A nie, bo to się cofało. To się robiło lostem. Tym takim. To się robiło w tych alternatywnych pokojach. Tak? Już nawet nie wiem, jejku. Pamiętam, że się zostawiało trinket, bo on się później zamieniał w ten klucz, czy coś tam. Kolejna bateria. Może ta będzie ciekawsza. Zróbmy tak. Weźmy baterię. O, jeszcze coś dostałem. I to jest mapka z sekretami, jeżeli się nie mylę. Ale to na razie mnie średnio obchodzi. To jest Curse of the Unknown. I co to robi? Dobre pytanie, co to robi. Czegoś nie wiem na pewno. Wow, ale to pluje daleko. Na projectile mam dużo i fajnie, ale... Fajnie też by było... robić większy damage albo jakieś ciekawsze efekty mieć. Bo ilość tych projectile to aktualnie mnie nie zadowala. Jakby sama ilość. Mopki, dużo mopków. Ale to słabe bardzo. Jejku, dobra, uspokój się. Się mnożą. Jeden gościu całą mapę zajmuje. Ała? O nie, ja nie mam HP. Jest szansa, że mam bardzo mało. Też nie wiem, czy tu się nie traci po 2 HP. W sensie, że całe serduszko. Prześpijmy się. Halo? Nie mogę? Nie mogę? Jak to? A mogę to zniszczyć? Może mam full HP? Bo jak się śpi, to chyba się regeneruje HP. Tu chyba będzie ten Black Market czy coś, nie? Tak, ale to jest wszystko za serduszka. Ale to znaczy, że mam czerwone serduszka. Ale to... wcale mnie nie pociesza. Bo nie wiem, czy i ile mam szarych. Możliwe, że mam 1 HP po prostu. Na razie stąd idę. Może tam wrócę. Mogę nam wrócić z kostką. Kostka to również taki kanał na YouTubie. Nie wiem. Nie, no to była arena chyba z bossem i była zamknięta, tak? A na arenę z bossem można iść, jak się ma jedno serduszko, jeżeli się nie mylę. Teraz mogę sprawdzić, czy mogę iść na arenę z bossem. Nie. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Trochę się cykam. Powinienem być bardziej ostrożny. Powinienem grać tak, jakbym miał 1 HP i tyle. I kropka. Na tym fajnie można przynajmniej spróbować nabić tą baterię. Okej, tu już jest boss. Tu już chyba treasure roomów nie ma. Aczkolwiek no... Dobrze by było popatrzeć. Jest serduszko, bardzo dobrze. Bardzo mnie to cieszy. Pytanie, czy to jest powód, żeby kupować item z tego ryneczku. Szczerze, jeżeli bym tam rolnął i na przykład by wyskoczył dead cut, no to jest no-brainer, nie? Ale no... Nie wiem w sumie, czy tam może. Bo dead cut to nie wiem, czy nie jest jakiś ekskluzyw dla właśnie devil roomów i innych takich... Do tych skrzynek czerwonych. Może tak być. Dużo pieniążków bardzo, znowu. Tylko co z tego, jak nie mam na co to wydać. Ojejku, te kapłany to jest najgorsze, co może być. Ci kapłani? Nie, te kapłany. Okej. Mamy
mamy rolkę. No i aktualnie mam co najmniej jedno serduszko czerwone, co najmniej jeden kontener i co najmniej jedno szare. Dobra. Chodźmy już na ten. Zobaczymy. Ja to rolnę. Śpieszyć mi się nie śpieszy. Teoretycznie powinno mi się śpieszyć, bo za pół godziny ten odcinek powinien wejść na kanał. Ale no najwyżej po prostu go nagram. No i wrzucę najszybciej jak będę mógł. Jak coś, to będziecie wiedzieć. Dlaczego tak, a nie inaczej. Ale ten odcinek też raczej fajny będzie. Myślę, że taki całkiem cool. To jest Chaos, to jest Mr. Me. Mr. Me chyba można otworzyć drzwi na szatana. Dasz mi coś? Gościu! No to jest kolejna bateria. Nie wiem co ta robi. Ale ja wziąłem jakieś dwa itemy na baterię. I tylko... Co to jest za obrazek po lewo? Zależy jak się na to spojrzy, ale wygląda trochę sus. Może jestem jakiś zbołciony, ale tak to dla mnie wyglądało. Trochę sus. Idziemy na bossa chyba, czy idziemy jeszcze na górę? Chodźmy na górę. Może coś tam znajdę. Może jeszcze jakieś płomienie powysadzam. Jakieś czaszki. Co to jest? O nie, bo to... Da się to z... What the hell? Da się to zniszczyć? Da się coś z tym zrobić? Chyba muszę zabić gościa po prostu. No. O, jeszcze wyżej można iść. Jeszcze wyżej, jeszcze musisz. O, jest treasure room, jednak. Nie byłem pewny. Myślałem, że już nie będzie. Dobra, jest pineska. Ja nie wiem, co robię. Piercing shots, super. Bo ja nie jestem pewien, co robią te przedmioty wszystkie. Okej, tu się opłaciło akurat bardzo. Znak zapytania czy książka? Znak zapytania. Explosive. Aj, pekak! O kurczę. No jest to... Jest to przedmiot typu ciekawy. Zważając na to, że mam potrójne strzały. No, ten run się stał odrobinę ciekawszy teraz na pewno. Nie wiem, czy tego chciałem. Na pewno się tego nie spodziewałem. No, po przeczytaniu Explosive Shots to miałem nadzieję, że to inny przedmiot. Ale mogę przynajmniej wysadzać ogniska. I czaszki. O nie, bo jeszcze oczy mam chyba, tak? Oj. Ja nie mogę się ruszać. Aj, karamba, niedobrze. Mógłbym teraz chodzić i chyba tak powinienem zrobić, przynajmniej odrobinę. Popatrzeć, gdzie są czaszki, popatrzeć, gdzie są... ogniska i powysadzać wszystko. Bo to jest no szansa na życie, nie? A to no w takim momencie to nie są przelewki. To nie są przelewki. Tu jeszcze mogę pójść znowu do tego biedaczka z kluczami, może coś mi da jednak. Mogę go wysadzić, jeżeli nie. I zobaczymy. Chodź tu, biedaczku. Prawie w siebie uderzyłem. Ziemniak. To chyba dawało HP też. O właśnie. To bardzo dobre. Okej. Dwie skrzynki. Ała! No nie, bo uderzyłem. Czy ja straciłem w tym momencie te dwa serduszka, które zdobyłem? Bo jak jestem przy ścianie i strzelę w bok, to uderzam w siebie automatycznie.
Nie mam słów. Nie mogę być przy żadnej ścianie. Jak ja mam manewrować? Patrz, bo strzelam normalnie tak o, to one lecą na prawo na przykład. Jak jestem tak, to automatycznie w siebie uderzam, jak strzelę w bok. Jak dodatkowymi oczami jeszcze strzelę w tył, to też strzelam w siebie. Jestem tak po prostu bardzo do zabicia. Ale unlucky. Jakby się w tej grze dało kasować itemy, to bym je wyrzucił po prostu. Wow. Muszę być taki ostrożny. I prawie dostałem znowu damage. Nie mogę być ostrożny. Wszystko mi bije. O, karta, ciekawe jaka. Judgment. Judgment to jest... biedaczek na serduszka. Okej. Okay. Co to jest? To jest ten Dad's Note czy coś? Czy ja tutaj mam wyrzucić? Chyba za późno. Może gdzieś po drodze był jakiś. Jeżeli to jest to... czy ja teraz będę robił te roomy od tyłu? Chyba tak. Ojejku. Ojojoj. Ale mam dużo serduszek. Ej, myślałem, że mam mniej. Myślałem, że jestem na hita albo coś. No nie mogę grać. Nie da się grać w taki sposób. No nie da się, nie da się, no nie da. Jak usunąć przedmioty? Ja bym musiał dostać brimstone i to chyba by skancelowało, nie? Bo ja muszę być na środku ekranu, żeby po prostu bezpiecznie strzelić. I to też jest, wiesz... niepewne. Znaczy no, damage mam super, nie? Fajnie się bije, tylko... o, i tu już mogę iść. Ale no, musiałbym gdzieś trinket znaleźć, kurczę. Będę musiał eksplorować. To jest tragedia. To jest taka tragedia. Tak bardzo się nie da. No i umarłem. Umarłem, bo w plecy strzeliłem sam sobie. Ten IPK tak mi zepsuł run. Nawet IPK byłby spoko, nie? Gdyby nie to, że miałem te oczy dodatkowe. Ajajaj. Dzięki za oglądanie. Możecie napisać w komentarzu. Wow, ale super run. Cieszę się, że ci nie wyszło, bo teraz będziesz musiał nagrać jeden odcinek więcej i... dłużej ci to zajmie, żeby zmaksować grę. Tak, możecie napisać na przykład. Albo możecie napisać... Chivasio to przyjaciel. I to będzie znaczyło to samo. I ja wtedy dam serduszko. Czasami nie daję, bo zapominam albo mi się nie chce. Ale dzisiaj może dam. Piąteczka dla was. Do następnego razu. Elo.